Cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na kanale. Z tej strony Bartul. Zapraszam na kolejną serię. Zagrajmy w Dead Island Riptide Definitive Edition. Moi drodzy, jest to zremasterowana wersja drugiej odsłony cenionej serii Dead Island, zapoczątkowanej w roku 2011 przez polskie studio deweloperskie Techland. Fabuła gry kontynuuje wątki zapoczątkowane w Dead Island. Podczas powrotu do domu helikopterem bohaterowie muszą wylądować na statku wojskowym, na którym wkrótce potem rozpoczyna się piekło z zombie w roli głównej i finalnie trafiamy na wyspę Palanai, gdzie znów czeka nas walka o przetrwanie. Dead Island Riptide Definitive Edition to pierwszoosobowa gra akcji z elementami RPG, polegająca głównie na eksplorowaniu otoczenia i wykonywaniu rozmaitych zadań głównych, jak i pobocznych. Główny nacisk został położony na walkę bronią białą, a rozgrywka najlepiej sprawdza się w trybie współpracy, choć można bawić się także samemu. Premiera tej odsłony miała miejsce 31 maja roku 2016. Moi drodzy, już nie przedłużam, rozpoczynamy pierwszy odcinek. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Nowa gra oczywiście. Teraz tak, tutaj mamy do wyboru kilka postaci. Każda z tych postaci się różni między innymi różnymi tutaj umiejętnościami. Logan automatycznie automatyczne odzyskiwanie broni rzucanej, celowanie w kilku przeciwników jednocześnie podczas trybu furii, odporność na obrażenia od ognia, większe obrażenia i szybkość regeneracji w stanie upojenia. Purna, tak? Ochroniarz VIP-ów i była oficer policji Sydney. Ekspert broń palna, tu mamy broń rzucalna. Aura wzmocnienie w walce, osobista broń u boku podczas trybu furii. Większa ilość amunicji, strzały penetrujące, które trafiają wielu przeciwników naraz. Czyli to jest ekspert od broni palnej. Tu mamy eksperta od broni siecznej, ciosy od tyłu zadają więcej obrażeń. Xiana. Chińska komandos, ok. Szybka regeneracja szału, furia może być używana częściej. Skuteczniejsze leczenie, dodatkowe efekty trafienia krytycznego z użyciem broni siecznej. Sambi. Ekspert, broń obuchowa, zdolność taranowania i przewracania przeciwników, potężne ciosy podczas furii, które odrzucają przeciwników, wysoka odporność na obrażenia, szybsze i dłuższe nokauty przeciwników, raper, gwiazda jednego hitu. I moi drodzy, tu jest nowa postać, która występuje tylko w tej wersji, ekspert od broni ręcznej, szybsza nauka obsługi broni, większa szansa na ataki obszarowe w trakcie furii, groźne ataki specjalne, w tym cios hakiem i kopniak w biegu. Szansa uniknięcia śmierci i uleczenia się. No i teraz mam dylemat, którą postać wybrać. Broń rzucana na pewno odpada. Broń palna to by się przydało. Broń sieczna też. Broń obuchowa i broń do walki wręcz. Czyli ekspert od broni walki wręcz, to można by powiedzieć, że to jest taki ekspert od broni obuchowej i od broni siecznej. I prawdopodobnie tą postać weźmiemy, czyli John, żołnierz ADF. My grandfather fought the Japanese here in World War II and never left. Married a local girl. My father was native born and a sergeant major, so I'm second generation military. And from the time I was 10, I wanted to follow in their footsteps. I wanted to be a soldier and protect and defend this country against all enemies. Well, I did my job. Did what I was told. Always followed orders. Until the day they gave me an order I couldn't follow. You see, it's hard to describe how it feels when everything you believe in turns out to be a lie. When the people you trusted let the ones you love die. And none of my commanders were born here. None of them knew the land and the people who lived here. None of them had to sacrifice anything. So they made others sacrifice what was dearest to them. I still can't believe I was the only one to say no, but I was the only one. I was accused of desertion and treason, and for that I was to spend the rest of my life in prison, simply for helping those I'd sworn to protect. Well, now I know who the real enemy is. And this fight is not over. I swore an oath. And as far as I'm concerned,
John Morgan. Dobra. Is still a soldier. Okej, bierzmy tą postać. Wybierz jeden główny zestaw zdolności lub skorzystaj z personalizacji, aby rozdzielić punkty samodzielnie. O kurde, zalej wrogów gradem ciosów furii. Utrzymaj się dłużej przy życiu. Balans pomiędzy walką a przetrwaniem. Przydziel wszystkie punkty samodzielnie. Zrównoważony, tak? Czy chcesz zacząć grę z użyciem budowy bohatera zrównoważony? Tak. My name's Perna, and I'm gonna tell you about the worst bloody holiday ever. I was at the Royal Palms Resort on Benoit, working as a bodyguard for some asshole CEO. I figured once he left the island, I'd have a good week to relax on the beach, enjoy a Mai Tai or two. But no, that wasn't to be. As I woke up one morning to discover that the goddamn zombie apocalypse had arrived. O kurde. A local lifeguard by the name of Sinemore saved my life. Soon after that, I discovered I was immune to whatever this plague was. I met a few others who were immune, and somehow we were all elected to save everybody else. There was Sam B, a one-hit wonder hip-hop star from the States. Logan, an ex-football player and full-time douchebag who never missed a chance to hit on me. And Shin Mei, a sweet little hotel clerk who was as brutal with a blade as anyone I had ever seen. Together, we went to Norsby to try to gather more supplies. And from there, things really went to hell. The army tried to contain the infection, but they were bloody useless. Benoit itself was totally isolated. It was pretty clear we were on our own. At this point, we just wanted off that goddamn island. And that's what led us to that maximum security prison. You see, some dickhead colonel by the name of Ryder White lied to get us to track down what he thought was a cure for this zombie plague. Well, that cure ended up turning White into a giant bloody maniac. Luckily, we hooked up with a prisoner who flew us out of there on the colonel's helicopter. We were off that goddamn island at last. And everyone we tried to save back on Benoit, well, they just didn't make it. Except for that little native girl, Nerima. We spotted that naval vessel just in time, as we were just about out of petrol. We couldn't believe how lucky we were to finally find a safe haven. Okej, tak się nasza historia prezentuje. Muszę przyznać, że to chyba inna gra od tej, którą grałem już kiedyś. Dodam jeszcze to, że Techland ma na koncie takie produkcje jak Dying Light. No właśnie, mi się przypomniało. Jeszcze takie tytuły jak Call of Juarez i Chrome. O właśnie. Get your hands off me! What the hell? What is going on here? Get off me! Get it off me! Get it off! Co się kurwa dzieje? What's with the cuffs? Sorry, but I can't take any chances. My orders are to take you into custody and transport you to a secure quarantine area. And who the hell are you? Lieutenant Colonel Samuel Hardy. Don't resist and you'll be fine. We just need to be sure you don't pose a threat. Ain't we no threat? The threat's on Benoit. You have any idea what's happening back there? We have an idea. We're hoping you can help us fill in the details. Especially her. You keep the hell away from her. Frank Serpo. I should have guessed. Are you the one in charge of this clusterfuck? Watch yourself with this guy. This freak would sell out his own mother. If he had one. Take the immune down to the lab. The two others will come with me. Lab? Hey, do we look like goddamn guinea pigs to you? I'm a citizen of the USA, man! I got motherfucking rights! Back off, Serpo. Just stay out of it. What the fuck, man?
Don't do that again. One less immune won't make any difference. Now take him to the lab. You may have command over Pelennai, but on this ship, I'm in charge and I have my orders. Your orders are to follow my orders, Colonel. Would you like me to call your superiors? Możesz, kuźwa, ale się tutaj porobiło. Moi drodzy, ja myślałem, że ta wersja, w którą gramy, to jest wersja zremasterowana. I've already administered 3 doses. So how much longer? You said we'd have results by now. Sir, this is uncharted territory. We'll need another day at least. Just be careful. We don't want them dying on us. What about the native woman, Yerima? That's a more complicated case. She's being taken to another location. Don't worry. I'm keeping a close eye. A wersja Raptide to jest druga odsłona, druga kontynuacja wersji Dead Island, zapoczątkowanej w roku 2011. What the hell happened? Motherfuckers drugged us. Who are you? Hey, we're talking to you. I'm nobody, really. You've been bitten. How long has it been? Long enough. I guess it doesn't affect me. So you immune too? So it seems. What? They plant you here to spy on us? Right. That's one beat to shit like this. It's all part of my cover. So they tested you too? Yeah. I'm guessing they're trying to figure out why we're all immune to this. How'd you get here? I was a soldier before the shit hit the fan. Part of a huge humanitarian search and rescue operation. And then that civilian arrived. Serpo. Right. Suddenly, the military was no longer in charge, and the rescue operation was called off. So what are they up to? All I know is there's a naval blockade around the entire archipelago. No one's allowed in or out. Whatever the fuck is going on, there's nothing to do with humanitarian efforts. That's pretty clear. Christ, I'm still woozy from these bloody drugs. Kurwa, ale ciekawa się zapowiada. Dead Island ma doświadczenie z zombiakami, więc gra może być ciekawa. Oh, God, my head. Hey, where are the others? Well, they must have taken them when I was out. Dobra, chyba przejmujemy w końcu kontrolę za naszym protagonistą. Tak, w lewym górnym roku mamy. Better head topside. Get my bearings. Dobra. W prawym dolnym rogu mamy mapkę, którą prawdopodobnie wam troszkę przesłaniam. Mam jakiś zastrzyk, tak? Wydostań się z celi. Okej, możemy drzwi sobie zamknąć. Co to jest? Rurka harmonijkowa. Mamy jakieś... mamy ekwipunek. Czekajcie, mapkę sobie zobaczę. Niedostępna. Zadania. Sztorm. Jest to zadanie główne. Poziom trudności 3. Punkty doświadczenia 4. Gotówka 1. Ekwipunek. Umiejętności. Furia, walka, sztuka, przetrwania. I drużyna. Bartul 1. Poziom 15 mamy. Ok. Troszkę za szybko myszka nam chodzi, więc sobie jeszcze tylko to zmienię i już zaczynamy tutaj. Grę. Dobra. Znajdź drogę na drugi pokład. Czyli to jest, moi drodzy, druga odsłona wersji. Ja w tą nie grałem. Pamiętam tylko pierwszą część. To de facto mamy w sumie... tędy nie przejdę, tak? Nie przejdziemy tędy, niestety. Myślałem, że się tam da coś tam znaleźć. Easy, easy man.
Gra troszeczkę rzeczywiście przypomina. I need to find a weapon. Dead Island. Mamy informacje w tym kółeczku. A ja złom. Dowie co się dzieje na statku. Czekajcie, ja sobie jeszcze troszeczkę pozwolę tutaj jedną rzecz zmienić. O, jest latarka. Dobra, super. Myślałem, że latarki nie mam. Teraz przynajmniej będzie wszystko widać. Still trying to command a dead ship. O, larka. Mam jakąś uszkodzoną pałkę w ekwipunku. Jestem ciekawy, czy dobry wybór. Podjąłem, jeżeli chodzi o wybór postaci. Mega to mam przejść tędy. Okej, dobra, dobra. Jest takie coś jak quick save? Nie ma chyba quick save'a. No i to gdzie dalej? Modyfikuj broń, możesz dokonywać w trzeciej zakładce okno warsztatu. Potrzebne ci będą projekt, odpowiednia broń oraz część. Modyfikacja. Ale co mi to kurwa moment? Aha! Wróć, tutaj coś mamy. Nie zauważyłem, mamy tutaj warsztat. A nie, przepraszam. Ten warsztat jest na dole. Wróć. Sorry. A, tu są schody. Spartoliłem sprawę, sorki. All right. The way should be clear. Weźliśmy ogień, możemy teraz spokojnie przejść. Gotta be fucking kidding me. They're already here. I'm starting to get sick of this shit. How about I break something else? Znaczy, teraz już nie mam siły. O, lera, jasno. Gra się prezentuje całkiem. Pieniądze możesz przeznaczyć. I've got to find a way out of here. Musimy zainwestować, chyba widzę, w pasek wytrzymałości.
bo strasznie szybko nam ta wytrzymałość ucieka. Kolor broni określa jej jakość. Najgorsza oznacza jest kolorem szary, kiepska, później jest biała, typowa, zielony, typowa, niebieska, wyjątkowa. Gotowe, znakomite, kołączowe broni, legendarna. Spadłowa, kuźwa. Czyli szara, biała, zielona. A, już się pogubiłem. Jeszcze kopać, dobra. Super. Na górze chyba po lewej stronie mamy żółty pasek informujący nas o poziomie doświadczenia, tak mi się wydaje. Czekajcie, poczekamy, jak się nam naładuje. Pasek doświadczenia. Trzeba by się tym zjeść, kurde. No, energetyczny też się przyda. Tragicznie nie wygląda, nawet całkiem. O, żeż kuźwa. Dobra, żyjemy. Troszeczkę za głośno jest. Ja sobie troszeczkę jeszcze ściszę. Może tak mieszam. Strasznie gra podobno do Dying Light, ale Dying Light był naprawdę super. Zresztą nie tak dawno producent ogłosił, że pracuje nad Dying Light 2, więc może być ciekawie. Zobaczmy inwentory w ogóle tak poza tym. Storm. Pałka policyjna. A, tu mamy różne jeszcze, tak? Duża apteczka, modyfikacje, projekty. Przedmioty kolekcjonerskie, tak? Przedmioty zadań. Okej, spoko. Trzymaj home, aby aktywować tryb furii. Ciekawe, tryb furii. Mamy chyba coś mocniejszego, co dodaje.
Nie, jednak się pomyliłem. Dobra. Ciekawe, ile możemy... sprzęt ją dźwigać. Karteczki w razie W. No to. Strasznie trzeba uważać na pasek wytrzymałości. Czy ja mogę użyć apteczki? W jakiś sposób? Zaraz zobaczymy. Użyj, jest. Aha, mamy page down. Dobra, nie zauważyłem. To jest pasek doświadczenia, ten żółty nad paskiem zdrowia, znaczy pod paskiem zdrowia. No, gra całkiem wygląda. Tragedii nie ma. Kurwa, maksimum? Maksimum. A tutaj co jest? Dobra. Czy ja mam broń zepsutą? Czy mi się wydaje? Mocny obrzym. A rzeczywiście ta broń zepsuta już. Nie mogę użyć czego? Nieszkodliwy pistolet. Dobra, możemy sobie pistolet założyć. Bezmózgowiec. Wyblokować mu osiągnięcie. Spoko, możemy używać broni palnej. Zajebiście. Naprawdę to nieźle wygląda. To nie ma takiej siły ten strzał nasz, ale strzelanie daje frajdę.
Ignaty. Dobra, nasza broń się niestety niszczy. No to też musimy zwracać uwagę. Poczekamy, jak nasza ta się naładuje. O! Tylko jeszcze chciałbym wiedzieć, jak się gra zapisuje. Tędy mam przejść. Tędy? Aha, dobra. Kucnij, panie, kucnij. Ej, fajna ta woda zrobiona nawet jest. Chociaż ten statek chyba się nie... O cholera. Shot. Tam na górze na nas czekają. Bez mózgowiec 15 na 50. Chyba się udało, nie? What about them? They're your problem now. You can't just leave them here. They're civilians. If I were you, I'd worry about your own survival, Colonel. Serve who? Troszkę taki klimat jest z Resident Evil, nie? You, get up here. Captain, come in. Your captain's dead, soldier. Bloody hell, it's a rock! We have to get to the bridge. Yeah, we got another problem. We've got company. Ale sprzęt. Shoot that bloody thing. No, fire, fire. Heads up. You see that? Want some more? Headshots. Here they come. Mam nadzieję, że nie ma friendly fire. O i koniec. No, amunicji cholera, a tu jest, dobra. Nad królami, 2 na 8. Czekajcie sobie, jeszcze się wyposażę w amunicję. No to zobaczymy tylko 509, 1000. 473-499. Zobaczymy, jak ta strzelba będzie się sprawdzać. Szturm, tak się nazywa ta misja, którą wykonujemy. Pytanie, czy na górę mamy iść, czy... Come on!
back to the ladder. Hurry up. Find another way to the bridge. We're running out of time. Kurde. To jest znane, dobra. Kurde, długi ten odcinek się nam szykuje, ale dobrze, dobrze. Stay the fuck down! Stay fucking away. Tędy? O kurwa, żem całe życie stracił. Aj, kurde, narobiłem. Nie wiedziałem, że to aż będzie takie bolesne. Ale mamy apteczkę, page downa. Całkiem fajnie, chyba powiem. O kurwa, to jest kapitan. Teraz mu w domu są 25 na 50. Ale skubaniec był wytrzymały. To też jest fajne, że trudniejsi przeciwnicy są mocniejsi. Cholera, chyba koniec naszej podróży. Statek się rozbił o skałę. Ale co się z nami stanie teraz? Nie mam pojęcia. Zostańcie ze mną, a się dowiemy. Okej, odblokowaliśmy osiągnięcie Storm, więc chyba to jest koniec pierwszego zadania. Ponieważ prolog masz już za sobą, możesz grać z innymi graczami w trybie współpracy, aby wyszukiwać dostępne sesje gry i dołączyć do nich, wejść do menu gry i przejść do lobby. Spróbuj walczyć z zombie wspólnie ze znajomymi. Dobra. Tryb gry. Jeden gracz oczywiście. Zasięg widoczności gra. Dobra. Rozdział pierwszy. Postęp gry 4%. Raj. Hej. Hej, wait, you all right? What happened? The ship must have capsized. Get up. The ship's dead in the water. Can you walk? Only one way to find out, huh? Where am I? Pal and I. But it's really not safe here on the beach. There's an infection. Some sort of plague. It's spread here as well? Jesus. The whole island's gone to hell. Jesus Christ. We'll talk later. Right now you need to move. Head for the Paradise Survival Camp. Look for the big treehouse. You'll find other survivors there. Take this. In the meantime, I'll see if anyone else washed up on the beach. Kurczę, powiem wam, że graficzka wygląda pięknie w tej grze. Okej, znaleziony projekt Grill. No, gra wygląda pięknie, naprawdę. Podoba mi się graficzka. Moi drodzy, to byłoby na tyle. Kończymy pierwszy odcinek. Ja się z wami żegnam. Dzięki za spędzony ze mną czas. Zostawcie łapkę w górę, jeśli materiał się wam podobał. Suba, będzie na bieżąco z kolejnymi materiałami. Cześć!